Elektrograty wymiatamy z chaty to hasło markowej już i dobrze znanej bolsajskiej akcji, w trakcie której można wygodnie pozbyć się elektrycznych i elektronicznych nieużytków ze swoich mieszkań, piwnic, domów czy garaży. To jedna z wielu akcji inicjowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, które mają aspekt edukacyjny, ale zarazem również znaczenie proekologiczne, przyczyniając się do konkretnych efektów w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W 2011 roku po raz pierwszy w Bolesławcu Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej zorganizował akcję Elektrograty Wymiatamy z Chaty. Od tamtego czasu zmieniała ona swoją formę i miejsce jej prowadzenia. Jedno, co się nie zmieniło, to duże zainteresowanie nią wśród mieszkańców. I tak było w sobotę, gdy odbyła się ona już po raz 10. Jak co roku u nas w Przoku, w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, organizujemy cykliczną akcję Elektrograty Wymiatamy z Chaty. Jest to akcja ekologiczna, organizowana wspólnie z Centrum Edukacji Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu pod patronatem prezydenta miasta Piotra Romana. Jak potrzebne jest organizowanie podobnych akcji, uświadamia nie tylko duża frekwencja w niej bolesławian, ale też to, jak wiele przeróżnych sprzętów oni dostarczyli w tym dniu do punktu zbiórki. Niektórzy podjeżdżali samochodami, z których wynosili i stare lodówki, i telewizory, pralki, radia i całe mnóstwo pomniejszych urządzeń. Jest to akcja mająca przypomnieć o tym, jak ważny jest recykling zużytego sprzętu elektronicznego. Tenże sprzęt to wręcz kopalnia surowców do odzyskania. Można z nich i metale odzyskać, czasami kwasy, ale złoto, srebro, metale rzadkie. To wszystko jest odzyskiwane przez specjalistyczne firmy i wprowadzane ponownie do obiegu komercyjnego. Dzisiejsza akcja ma na celu uprzytomnienie tego wszystkim. I choć ta świadomość stale rośnie, to jednocześnie ciągle dochodzi do wyrzucania odpadów w lasach, na łąkach czy jakichś nieużytkach. Dlatego nawet umożliwienie niektórym oddania takich nieużytecznych już sprzętów może spowodować, że nie trafią one w takie nieodpowiednie miejsca. Co pani sądzi o tego typu akcji? Fajna akcja, tylko trochę mało sadzonek, żeby zachęcić więcej mieszkańców Bolesławca. Zamiast wyrzucać na śmieci, lepiej tutaj przynieść i posadzić sobie drzewko. A co pani wybrała? Wzięłam winogrono. Gdzie pani posadzi? W ogrodzie. A co pani przyniosła tutaj? Co przyniosłam? Żelazka, stary młynek, odkurzacz. Także opłaca się. Przyniosłam śmieci, elektrośmiecie, no bo zalegały tam strych czy piwnice. Jakiś stary radiomagnetofon, czajnik elektryczny i tam jeszcze jakieś. No i dostałam. Za co pani wybrała? No to jest biały dereń. Na działkę posadzę właśnie akurat. Przyjeżdża bratanek, to mi zasadzi na działce dzisiaj. A proszę powiedzieć, co pani sądzi o tego typu akcji? No uważam, że to jest bardzo dobre, doskonałe, bo tak człowiek się nie może zmobilizować, a jak jest akcja, no to się zawsze coś zbiera. Akcję wspomagali młodzi bolesławianie, którzy na co dzień uczestniczą w projekcie ekologicznym Plan E. Takie działania mieszczą się w spektrum zainteresowań tego projektu i młodzież aktywnie w nich uczestniczyła. A warto to robić i po co to się robi? Na pewno warto, bo możesz się pozbyć jakichś małych, nie wiem, tosterów, jakichś telefonów i dostać ładny kwiatek, który możesz posadzić w ogródku i ci będzie rosł. Także myślę, że bardzo warto. A czy warto propagować tę ideę, uświadamiać ludzi o tym, że właśnie tak należy postępować? Tak, myślę rzeczywiście, że warto. No. A dlaczego? Myślę, że po prostu, żeby ludzie... Bo wiem, że dużo ludzi nie wie, gdzie pozbywa się swoich śmieci i tylko wyrzucają do jednego ogólnego, małego, czarnego przed swoim domem, a tu jest ogromna segregacja, żeby po prostu to wszystko nie szło do jednego, tylko posegregować i może coś się z tym później stanie. No kto wie, żeby się przydało. Tegoroczna akcja, jak widać, cieszy się wielkim powodzeniem. Zamówiliśmy piękne sadzonki roślin, drzewa i krzewy liściaste w tym roku. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej bardzo w tym roku promuje sadzenie, pielęgnację, utrzymanie drzew, które jak wykazują wszystkie badania dotyczące zadrzewień miejskich, mają ogromne znaczenie dla jakości życia w mieście. Więc tegoroczna akcja to drzewka i krzewy liściaste.
I faktycznie przeróżne rośliny, które były nagrodą za dostarczenie odpadowych sprzętów, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Były na przykład dęby, platany, miłorzęby, ale też na przykład sadzonki winogron. Wprawdzie niektórym trudno było zrozumieć, że te upominki otrzymują osoby, które przyniosły zużyte sprzęty, ale nie za każdą sztukę dostarczonych odpadów i bez znaczenia było to, czy to zepsuty rupieć, czy urządzenie na chodzie. Doroczna akcja ma zachęcać do ekologicznego spojrzenia na nasz świat i pozbywania się odpadów w sposób, który chroni środowisko naturalne. Ale takie sprzęty można bezpłatnie oddawać do PSZOK-u na co dzień. Do PSZOK-u możemy przywieźć każdy elektrosprzęt, jednak musi być on kompletny. Tym jednym warunkiem jest to właśnie, że on musi być kompletny, w całości nierozebrany na części. Czy to jest mały sprzęt, czy duży, zapraszamy wszystkich. Bezpłatnie można oddać u nas w PSZOK-u na Staszica i bez problemu pozbyć się zbędnych rzeczy z domu. Istotna jest tu ta kompletność oddawanych sprzętów. Recyklerzy przyjmują bowiem takie odpady w celu odzyskania z nich różnych cennych materiałów. A sprzęt niekompletny zmniejsza już opłacalność recyklingu. Za oddanie do PSZOK-u niekompletnych sprzętów trzeba już za tym zapłacić. Kilka dni po akcji z elektrogratami Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej zrealizował projekt o charakterze edukacyjnym. A chodzi o ekościeżkę dydaktyczną, która ustawiona została w parku imienia harcmistrza Huberta Bonina. To zespół tablic m.in. o interaktywnym charakterze, które dotyczą tego, jak powstają różnego rodzaju odpady w gospodarstwach domowych, co powinniśmy z nimi robić i jaki jest końcowy efekt ich zbierania i przetwarzania. Cztery pierwsze tablice prezentują zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz zasady prawidłowych metod pozbywania się z odpadów z gospodarstw domowych oraz podstawowe problemy związane z niewłaściwym postępowaniem z odpadami komunalnymi. Piąta tablica prezentuje labirynt edukacyjny. Przedstawione są różne rodzaje odpadów oraz pojemniki do segregacji odpadów, które znajdują się na terenie miasta Bolesławiec. Szósta tablica to kostki edukacyjne, na których można dokładnie prześledzić drogę niemal wszystkich rodzajów odpadów. Jak powstają, co z nimi robić i jak można je korzystnie dla środowiska przetworzyć. Kostka przedstawia odpady ze szkła. I tu również jest zaprezentowane, co może powstać z recyklingu szkła. I też tu jest taka ważna informacja na zużytych świetlówkach. Co mamy zrobić, jeżeli rozbije nam się zużyta świetlówka? I tu jest zaprezentowane po kolei, jak należy postąpić z rozbitą świetlówką. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej oprócz gospodarki odpadami od lat prowadzi też różnego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjne, które dotyczą ochrony środowiska. Przed tygodniem była to na przykład zbiórka elektroodpadów. Poza pomocą w pozbywaniu się wszelkiego rodzaju śmieci są to również działania budujące w mieszkańcach świadomość ekologiczną. Mamy akcję proekologiczną. Przeprowadzoną przede wszystkim przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Jak co roku przeprowadzamy kilka działań edukacyjnych, ekologicznych. Chcemy uświadomić przez to mieszkańcom, jaka droga jest odpadów, jak one powinny, dokąd powinny trafiać, skąd, jak powstają i gdzie powinny być oddawane. Ustawiona w parku tablica z labiryntem to element interaktywny tej instalacji edukacyjnej. Tutaj mamy odpady elektryczne i tu wiadomo, że ten odpad należy przekazać do PSZOK-u. Tablice dydaktyczne w parku powstały we współpracy MZGK z Bolesławieckim Centrum Edukacji Ekologicznej. W ustawieniu tablic współpracowano też z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i firmą Biosystem.